Witam Państwa w komentarzu walutowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 26 czerwca, godzina za 5:11, w związku z tym zapraszam na omówienie sytuacji na czterech głównych, czy bądź czterech najciekawszych parach, jakie Państwa dzisiaj wybrałem i przygotowałem. Tradycyjnie zaczynamy od rynku eurodolara. Jest to rynek eurodolara w ujęciu H4, czyli 4-godzinowym. No i to co warto zauważyć, czyli jakby nasz wczorajszy komentarz popołudniowy się sprawdzić, czyli prognozowaliśmy, że podejście tutaj pod ten opór połączony z zamknięciem luki jest bardzo mało prawdopodobne. Jednak te nastroje pesymistyczne pozostały na rynkach. Wydaje się, że te oczekiwania w stosunku do szczytu są bardzo umiarkowane, czyli raczej oczekujemy się, że nie dostaniemy żadnych tak naprawdę decydujących i kluczowych decyzji. Raczej możemy spodziewać się znowu jakieś utrzymanie tej retoryki, dotychczasowej retoryki strony Unii Incydentów i zakreślenie jakichś potencjalnych planów, tak naprawdę bez liczb i bez poszczególnych jakby wytycznych, no to nie ma tak naprawdę o czym tutaj mówić, także wydaje się, że rynek jest nastawiony negatywnie co do tego szczytu. To jest to zarazem jakby również powód, dla którego jeżeli coś jednak uda się wypracować na tym szczycie, to może być jakieś głębsze odreagowanie. No jednak cały czas rynek tylko trzymanie pozycjonuje się pesymistycznie, my też również mamy pesymistyczne zapatrywanie na dzisiejszy szczyt, co widać również na rynku, również to dzisiejsza aukcja długu hiszpańskiego, bony skarbowe, no zdecydowany wzrost rentowności. Tutaj widać, że rynek odebrał to dość chłodno, tutaj tak by ta nocna próba wybicia w górę no, została zanegowana. No i w tej chwili kierujemy się w kierunku tego dołka 1.2468. No jednocześnie to jest znaczący poziom, ponieważ jeżeli go przebijemy, to raczej wątpliwe, żeby tutaj zakres 1.2432 nas zatrzymał, czyli można liczyć, że perspektywa kolejnych sesji to może być znowu zejście niżej na wspólnej walucie. Z tym, że również rzeczywiście czekamy na ten szczyt, tak naprawdę decydująca figura w aktualnym tygodniu. No i pytanie, czy opór niemiecki w sprawie euroobligacji i stymulacji wzrostu w Europie będzie utrzymany. Euro złoty w ujęciu H4. No i tutaj dość ciekawa sytuacja, ponieważ widzieliśmy, że wspólna waluta traci. Wspólna waluta zwyczajowo traktowana jest jako taki wskaźnik awersji do ryzyka na rynkach. A złoty jako ryzykowny aktywę powinien tracić, ale nie traci. Tutaj jakby wydaje się, że wczorajsza sesja była stosunkowo mało zmienna na złotym. Tutaj jakby ta zmienność była bardzo rzędu 1,5 do 2 groszy. No wydaje się, że tak jakby ten wczorajszy handel był mało reprezentatywny, czyli inwestorzy postanowili przedłużyć sobie weekend, stąd też obroty na złotym nie były zbyt duże. Jednocześnie tutaj warto zwrócić uwagę, że skoczyły dość mocno rentowności polskiego długu. Odeliśmy się od tych 5-letnich minimum, w związku z tym można oczekiwać, że złoty może stracić troszeczkę. I tutaj wydaje się w tak jakby intrasesyjnie, że to jednak jest niedużą pole do straty, czyli ruch rzędu tak naprawdę 2 groszy, czyli 1,27 i 1,28. Raczej trakcie się nie może nie oczekiwać podejścia po 4,30. Niemniej jeżeli tutaj te negatywne nastroje w związku z strefą euro są utrzymane, to raczej 4,30, kolejny test 4,30, kolejny test jakby determinacji BGK powyżej, to może mieć miejsce. Eurofund w ujęciu tygodniowym. No i widzimy tutaj, że tutaj nasze ostatnie jakby wytyczne, czyli kontynuacja spadków, zaczyna się realizować. Tutaj jakby, jeżeli, tak jak mówiłem wczoraj, że jeżeli przekroczymy ten zakres tych cieni, tych dolnych cieni, czyli takie strefy pseudopopytu tutaj, no to tutaj ruch w kierunku przynajmniej 0,78 jest bardzo prawdopodobny i tak naprawdę trzeba zauważyć, że tutaj dość ciekawy układ, ponieważ funt zwyczajowo też traci razem z euro. Niemniej jednak tutaj ta tendencja, o której kiedyś się mówiło, czyli o tym, że funt jest jakby inną walutą niż euro, jest jakby czasami było nawet wymieniane jako możliwy safe haven, to jednak mało prawdopodobne. Niemniej tutaj warto tą parę obserwować i korzystać na takim układzie, ponieważ wydaje się, że on może być jak również terminowany w dłuższym układzie. Dolar, jen w ujęciu dziennym. No i tutaj to również o czym wczoraj powiedzieliśmy, że tutaj to wybicie powyżej 80, pomimo tego przebicia pewnego zakresu, no nie było to zbyt tak naprawdę wiarygodne, ponieważ tutaj dotarliśmy od razu do pierwszego poważnego oporu. No rynek zawrócił i wydaje się, że te importerzy mocno przystąpili do kontry. No jednocześnie tutaj, jeżeli wybijemy tak naprawdę 0,79 jenów, no to może być tutaj dla rynku dość nieciekawy. Tutaj można
zobaczyć kolejne doniesienia w takim razie ze strony japońskich decydentów, tym bardziej, że słyszeliśmy, że mamy kolejny kryzys polityczny w Japonii. Związane z tam się premierem, także ta sytuacja polityczna w Japonii no, może odbić się na notowaniach jena. No i jednocześnie jakby dzisiaj w kalendarzu przede wszystkim mamy dane z Ameryki od godziny 15, o 15 mamy indeks sądów S&P Cash-Shiller, o 16 Conference Board, czyli zaufanie konsumentów w Stanach. No i później ostatnia figura, już troszkę mniej znacząca, indeks Fed Richmond, także no, wydaje się, że te dzisiejsze publikacje mogą wpłynąć na rynek, mogą się przełożyć na notowanie, niemniej oczywiście wszyscy czekamy na szczyt, w związku z tym dzisiejsze dane jakby są takim impulsem jedynie intrasesyjnym. Dziękuję za uwagę.